otwarte funduszy europejskich, choć w tym momencie śmiało można powiedzieć noc z funduszami. Tak zakończył się dzień otwarty lotniska w Jasionce. Biegiem po płycie lotniska na dystansie 5 km wystartowało 999 zawodników. To wyjątkowa okazja, żeby pobiegać w tym miejscu. Miejsce nietypowe, dlatego że część biegaczy, którzy biegali po ulicach, biegają nadal, szukają jednak czegoś wyjątkowego, tak? Czyli nie zmienia mi się tylko nazwa biegu i te same ulice, tylko miejsce, które na co dzień jest niedostępne, no i dlatego też stwierdziliśmy, że damy im taką możliwość. Z reguły 2 miesiące przed odlotem, czyli Skywayrunem, udostępniamy już zapisy, no i wtedy rzeczywiście trzeba być szybkim, bo mieliśmy w tym roku zaplanowane 700 pakietów. Zainteresowanie było ogromne, więc dołożyliśmy na życzenie uczestników za zgodą lotniska. Mamy zapisanych 999 biegaczy. Walczyłam z tym przez 3 lata. Żeby się zapisać? Żeby się zapisać na biegu 12 w nocy, bo biegam. Mam za sobą już kilka półmaratonów, dziesiątki, piątki, ale piątka o tej porze pierwszy raz w życiu. No i po pasie lotniska to też coś wyjątkowego. No oczywiście. Miejmy nadzieję, że będzie życiówka, bo jest po płaskim terenie. To jest taki power, wydaje się, że za chwilę chyba pofruniemy do góry, także rzeczywiście udziela się atmosfera lotniska. Skąd pomysł? U mnie tak po prostu, żeby sprawdzić się. Bieg po pasie lotniska, no nie zdarza się na co dzień, to wyjątkowe miejsce do biegania. To prawda, ale do tego jest niesamowite, tym bardziej atmosfera, czyli noc. Nie zawsze zdarza się, że te biegi mogą być nocą i stąd właśnie przyciąga to tak wielu ludzi, którzy chcą się sprawdzić i w takich warunkach i takiej atmosferze przebiec. Drugi raz w tamtym roku był debiut. A jak jest na trasie w ogóle? Tam coś widać? Czy ciemno? Czy tylko jakieś światełka? Widać światełka, dzięki którym samoloty lądują. W oddali troszeczkę Rzeszowa i to jest praktycznie tyle. Jeszcze zależy, jaka jest noc. W tamtym roku było tak troszeczkę deszczowo. Podchodziło pod deszcz, więc dzisiaj liczę, że będzie coś więcej widać. To taki wyjątkowy klimat do biegania. Tak, tak. I trasa naprawdę genialna do robienia życiówek. Oby tylko nie było za mocnego wiatru tam. Od znajomych słyszałem, że bardzo fajny bieg, że fajna impreza i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Pobiłam rekord życiówkę dzisiaj. 2 lata temu było dużo, dużo ciężej. W tym roku rewelacja. Czyli co, to był drugi bieg na popłycie lotniska? Tak, to był mój drugi bieg. W tamtym roku niestety nie uczestniczyłam, bo nie dałam rady dojechać. Ale w tym roku no, spięłam się grubo i jestem zadowolona. Czym różni się, tak w kilku słowach mówiąc, ten bieg od każdego innego po asfalcie? Specyficzny jest z tego względu, że biegniemy po płycie lotniska.
na ogół takich biegów nie ma, prawda? Organizowane są tylko w kilku miastach w całej Polsce i to jest to przede wszystkim wyróżnia ten bieg. Dlatego jest tyle uczestników, ile jest, także frekwencja jest bardzo wysoka. I tym, że w niektórych miejscach nawet własnych nóg nie widać, jest tak ciemno, ale bardzo fajnie, super. To po czym poznać, że to jest bieg po lotnisku? Bo w sumie samolotów o tej porze już nie ma. Gdzie ten klimat odnaleźć? W tych światełkach mrugających, no co tam było widać po drodze? Nie no, światełka na pewno, chorągiewki, o które można się troszkę potknąć, ale nie no, jest fajnie. Za rok też pan wystartuje? Myślę, że tak, mam nadzieję. Jak było? Super. Zmęczenie ogromne, ale wspaniale. Sam klimat biegu, czyli bieg po pasie startowym lotniska, coś wyjątkowego. Tak, szczególnie to, że nocą, bo osobiście lubię biegać rano. No sam fakt, że biegnę drugi raz, także bardzo, bardzo mi się podoba. Też chyba jedyny bieg, który ma taką odprawę, no, tak jak przed wylotem. Jedyny, gdzie trzymam bilet z ubiegłego roku i w tym roku też będę mieć drugi. Rewelacyjnie. Pierwszy raz w ogóle biegłam. Drugi raz. Ale co, w życiu, tak? W życiu. Drugi raz w życiu. 5 kilometrów pierwszy raz. To sporo 5 kilometrów. 50 plus, 60 plus. Tak. A sama wyjątkowość tego biegu, czyli po pasie lotniska. Po raz pierwszy pani biegła w życiu i ta wyjątkowa sprawa po pasie startowym lotniska. Super. Super, noc, super. Bardzo fajnie. No dobiegłem mimo kontuzji kolana, ale miałem nie startować. Wystartowałem, bo to jest druga, ale trzecia już, nie? Ja z drugiej już uczestniczę razem z nią i postanowiłem truchtem, ale dobiec, nie? Skąd ten pomysł, żeby właśnie o północy, w nocy? Fajna sprawa. W ogóle ja biegam w Starowolskim Klubie Biegacza, w Starowoli, a pochodzę ze Skarżyska. Kupa sam fakt, że to lotnisko to coś zmienia? Zmienia. Fajna trasa, noc. Fajna atmosfera w ogóle, sporo ludzi, nie? 1000 osób, fajna atmosfera, super jest zorganizowany bieg. Ciężko, ale duża satysfakcja. To dlaczego to człowiek robi? Po co się tak męczyć? Po północy, w nocy? Sama przyjemność, bieg po pasie startowym. Rzadko to się zdarza w Polsce, dwa są takie w Mińsku Mazowieckim i w Rzeszowie. Więc jest wielka okazja właśnie na pobieganie na pasie startowym, po lotnisku, w niesamowitej scenerii. Właśnie o północy. Jak wyglądała ta odprawa? Bo tak jak prawdziwi turyści, tylko bez walizek, a ze sportowymi butami i dresami. Dokładnie. Odprawa była tak, wyglądała tak samo jak przy normalnych odlotach, a więc nie. Czyli bramki to wszystko? Wszystkie bramki, passboardingi były i trzeba było po prostu przejść przez normalną odprawę, tak jak lecimy samolotami. Z całymi konsekwencjami, a więc zabronione przedmioty ostre, można było tylko mieć telefony komórkowe, zegarki i tym podobne rzeczy. A za rok też start będzie? Myślę, że tak.